widok nad morze. Będzie dwudniówka, to kurczę, jakoś dziwnie to wszystko jest potrzebne. Ale pogoda. Woda nawet ciepła. Znalazłem taką jakąś dziwną wnękę w wybrzeżu skalisty. To musiało zostać wyżłobione przez fale, bo jak inaczej? Przez jakieś miliony lat. Tu by się i przed deszczem mógł spokojnie schować. Taka wnęka. Tu płynąc widziałem takie ciekawe formacje skalne i tu przybiłem do brzegu, żeby się im przyjrzeć bliżej, jak to wygląda. Tutaj tych formacji skalnych nikt tu nie rzeźbił, żaden artysta tutaj nic nie rzeźbił. To po prostu powstało samo. A widziałem coś takiego jak ta buła tutaj. O, te dwie formacje skalne widzę. Taka wyrzeźbiona przez fale buła. W jakiś sposób to takie w miarę okrągłe. A tu drugi taki kamień i tu sterczy po prostu taki ząb. I to zostało, powstało samo coś takiego. Tak, to jakieś takie skaliste wybrzeże, tam też takie formacje skalne formowane przez morze. Przytrzymam się tego zęba. On chyba po to powstał, żebym ja się mógł go przytrzymać w tym momencie. O. Tak. Następna żabnica. To jest taka sama mniej więcej. Wpłynąłem na żabnicodajne miejsce. Ale jak na taką rybkę, bardzo ciężka. Taki bądziołek tu ma i ona przy dnie się tak chowa i skacze do czegoś, co zobaczy. Ma tu kolce, ale ładna. I taki pysk. W stosunku do swojej długości to bardzo duży. Najwyraźniej tutaj są te żabnice. Dzień dobry, żabnica. Co za ryba. Żarówka zaczyna zachodzić. To już najwyższy czas, żeby tu gdzieś kotwicę rzucić. Trzeba się tu już zacząć konkretnie rozglądać za miejsce na zakotwiczenie na noc. Tam będzie zachodzić słońce. I to już za chwilę.
Dzisiaj śpię nie nad morzem, tylko na morzu. Nie wiem tylko, jak mój błędnik zareaguje na takie ciągłe bujanie tutaj. No i ciekawe, czy się tutaj... O, mewy tutaj. Tam siadła, mewa siodłata. Ona tutaj pełni rolę takiego czyściciela. Potrafi zjeść wszystko, co tylko znajdzie. Jakby taki sęp nadmorski. Ale też jest tutaj szczytowym drapieżnikiem. Wyjada jaja, pisklęta, co tylko udaje się złapać. Dobra, trzeba tu iść spać. Wschód żarówki. Właściwie ten statek mnie obudził. Tam płynie jakiś taki. Nie jakiś największy, ale coś tam płynie. Tak, te silniki. I on mnie w sumie obudził, ten statek. To widzę, chmur nie ma, to będzie dzisiaj świecić słońce. Spanie na morzu. Jest 20-30 cm od powierzchni morza. Tam wschód. Zaraz, gdzie był zachód? Zachód był tam i tam jest wschód. To ja nic z tego nie rozumiem. Ale tak chyba. No tak jest, nie chyba, tylko tak jest po prostu. Ostry gojat, bardzo blisko. A to rybitwa właśnie. Różni się od mewy tym, że ma takie wąskie, szpiczaste, zakończone skrzydła. Przelatuje tu tuż nad kajakiem. O. Poleciał. A tutaj ten ostry gojat. Tak się padał podejść. Normalnie one są bardziej płochliwe. A rano jak wystawiłem głowę po prostu z tego kajaka, to miałem czapkę siwą blisko. Byłem wtopiony, ona mnie po prostu nie widziała. Myślała, że to jest jakieś kłoda drewna. Tu jest kemping na tej wyspie. To nie wyspie, tylko to jest półwysep, że tutaj samochody wjeżdżają. W każdym razie jest tu kemping. I te właściwie są takie miejsca, które się tu wykupuje i one są od siebie oddalone, także tu jest taka dosyć spora prywatność tych ludzi. Nie, że namiot koło namiotu czy coś takiego, tylko są takie jakby boksy. Tutaj jest fiord. Znowu rybitwa idzie.